W ratuszu nie zabrakło nawiązań do tego, co dzieje się w kraju. Protestują górnicy, rolnicy. O wyższe pensje walczą też nauczyciele. Może się mylę, chciałbym się mylić. Ta sytuacja pokazuje, że zarobki Polaków w różnych zawodach nie są adekwatne do wykonywanej pracy. O swoje z początkiem roku upomnieli się również pracownicy jednostek podległych miastu. To kolejne spotkanie związkowców z prezydentem i kolejne trudne rozmowy na temat wysokości podwyżek. No, nas by zadowalało 250 zł brutto. Dla każdego pracownika do każdej pensji, tak? Tak, to jest około 150 zł netto. Janusz Kubicki zaznacza, że wyższe pensje owszem, należą się pracownikom, ale trudno spełnić ich wszystkie oczekiwania, stąd dzisiejsza propozycja. Do 1 lipca, żeby to było 120 zł netto przeliczeniowe, jeżeli sytuacja w mieście będzie dobra, to żeby jednak również pomyśleć, bo nie może być też tylko tak, że cały czas pracownicy budżetówki są tymi, którzy mniej zarabiają. 100 zł od 1 stycznia i dodatkowe minimum 20 zł od 1 lipca. W sumie minimum 120 zł podwyżki dla każdego z pracowników w jednostkach podległych miastu. Pracuje ponad 3000 osób. Mamy również ponad prawie 40 osób, które nie zarabiają nawet najniższej krajowej, czyli nie mają 1750 zł brutto, którym dopłacamy, więc to pokazuje skalę niskich zarobków, które są w niektórych instytucjach. Budżet miasta nie jest z gumy, tłumaczy Kubicki i dodaje, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w najbliższym czasie usiąść do kolejnych rozmów. Po prostu te pieniądze w jakiś sposób ustalacie sobie, jak dzielicie. Związkowcy z jednej strony akceptują propozycję prezydenta, pojawiają się jednak głosy, że to ciągle za mało. No nie jesteśmy do w pełni usatysfakcjonowani, no ale liczymy, że jeżeli rzeczywiście pan prezydent będzie nas ujmował w budżecie, a do tego dążymy, żebyśmy byli już ujmowani po prostu w budżecie corocznym. Związkowcy mają już przygotowany scenariusz tego, jak działać w przypadku, gdy rozmowy utkną w martwym punkcie. Związki mają różne możliwości. Protestów i możemy wyjść na ulicę, możemy... No nie chciałbym tego dzisiaj zdradzać, bo to nie zdradza się takiej strategii. No. Dzisiejsze spotkanie zarówno dla jednej, jak i drugiej strony zakończyło się częściowym sukcesem. Jak zaznaczył Kubicki, uzyskanie kompromisu w kwestii podwyżek to dla magistratu kluczowa sprawa.